Dzień dobry. Witamy na spotkaniu z cyklu Integracja przez literaturę. Witam bardzo serdecznie moich i wirtualnego Państwa dzisiejszych gości, ukraińską pisarkę Oksanę Zabuszko. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Oraz polską publicystkę Izabelę Chruślińską. Dzień dobry Pani Izo. Dzień dobry wszystkim, też mi bardzo miło. Nazywam się Sasza Iwaniuk i reprezentuję tutaj Klub Literacki po sąsiedzku, gdzie spotykamy się i omawiamy książki polskich i ukraińskich autorów. I zanim zaczniemy rozmowę o tak niesamowicie ważnych postaciach jak Lesia Ukrainka i Gabriela Zapolska, powiem najpierw, że projekt Integracja przez Kulturę 2, przez Literaturę 2, a to już jest druga edycja, jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawa w celu przybliżenia dialogu kultur. A teraz, drodzy Państwo, pozwolę sobie bardziej szczegółowo przedstawić naszych dzisiejszych gości. Ukraińska poetka, pisarka, publicystka Oksana Zabuszko, która jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Ukrainie. Zresztą jej wpływ idzie daleko za granicę własnego kraju, ponieważ jej książki są przetłumaczone na ponad 20 języków, w tym oczywiście na język polski. Polscy czytelnicy mieli kilkakrotnie możliwość przeczytać jej utwory. Powieść Badania terenowe nad ukraińskim seksem nie tylko ukazała się w języku polskim, ale też można było ją zobaczyć na scenie teatralnej. Z kolei Muzeum Porzuconych Sekretów przyniósł Oksanie Zabuszko Nagrodę Literacką Europy Środkowej Angelus w imieniu Klubu Literackiego po sąsiedzku, gdzie oczywiście omawialiśmy tę książkę. Bardzo gorąco wszystkim tę lekturę polecamy. Ale nie mniej gorąco polecamy lekturę ukraińskiej palimpsest Oksana Zabuszko w rozmowie z Izą Chruślińską, dzięki której polscy czytelnicy mogą zobaczyć Ukrainę mniej znaną, mniej oczywistą. I pomysłodawczynią i autorką tej książki jest nasza druga gościa, pani Iza Chruślińska, polska publicystka, bardzo zaangażowana w dialog i współpracę polsko-ukraińską. Pani Iza przeprowadziła wiele rozmów z ukraińskimi intelektualistami, historykami, pisarzami, wskutek czego powstał szereg książek rozmów. Oprócz wspomnianej ukraińskiej palimpsest są także inne. Panie, to ty otworzysz usta moi, Józef Zisels w rozmowach z Izą Chruślińską, a także Ukraina przewodnik krytyki politycznej, rozmowy Izy Chruślińskiej z Jarosławem Hrycakiem. I również pani Iza była współautorką książki Wiele twarzy Ukrainy. Za odwagę intelektualną pani Iza dostała nagrodę przyznawaną przez Lwowską Kapitułę Środowiska JI. Natomiast bohaterki dzisiejszego spotkania to są wybitne kobiety, Lesia Ukrainka i Gabriela Zapolska, które odegrały w swoich społeczeństwach, w swoich kulturach niesamowicie ważną rolę. My dzisiaj nie będziemy, proszę Państwa, porównywać te kobiety albo zestawiać ze sobą. My chciałyśmy tylko przybliżyć te postacie zarówno ukraińskim, jak i polskim odbiorcom, szczególnie w kontekście lepszego zrozumienia jeden drugiego, no i odkrycia siebie nawzajem. Otóż będziemy mieli kilka rund pytań, będziemy miały, mam nadzieję, żywą rozmowę, dyskusję i oczywiście będzie też miejsce na pytania od publiczności, więc zachęcam do tego, żeby zostawiać swoje komentarze, pytania pod transmisją naszej rozmowy na Facebook stronie Ukraińskiego Domu. Otóż przechodzimy do rozmowy. Chciałam pierwsze pytanie skierować do pani Oksany Zabuszko. Oczywiście pytanie dotyczące Lesi Ukrainki. Lesi, która może nie bardzo jest znana za granicami swojego kraju, ale bardziej niesprawiedliwe wydaje to, że jest nie do końca doceniana i też znana, odkryta właśnie w Ukrainie. I chciałam poprosić na początek pani Oksanę nam powiedzieć, opowiedzieć, jakiego kalibru to była postać i dlaczego zapoznanie się właśnie z jej dorobkiem literackim pomoże w zrozumieniu ukraińskiej kultury naszym sąsiadom. Bardzo dobre pytanie i dziękuję niezmiernie za
za zaproszenie do tej rozmowy. Strasznie się cieszę z okazji znów pomówić z Pani Izą, bo to ogromna przyjemność właśnie po tym ukraińskim palimpseście, to ciągle jeszcze pytamy się przy każdej okazji, co jeszcze nie domówiliśmy, co jeszcze mielibyśmy zrobić. I właściwie ten pomysł zacząć od kobiet, mniej więcej tej samej epoki, bo ponieważ i Lesia Ukrainka, to znaczy pani Larysa Kosacz-Kwitka, jej prawdziwe imię, i Gabriela Zapolska żyli mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy to jest belle époque, to czas niesamowicie ciekawy, czas przełomowy dla całej cywilizacji europejskiej, dla świadomości, dla tożsamości kobiety inteligentnej, dla miejsca kobiety w świecie modernizmu artystycznego. I to taka jakby epoka bardzo rewolucyjna i obie kobiety, każda na swój sposób, zostały na całe życie związane z teatrem, chociaż w wypadku Lesi Ukrainki to było bardziej uwikłane. Ja muszę przeprosić publiczność, jeżeli nas ktoś słucha. Tak? Jeżeli nas ktoś śledzi i ktoś słucha, ja muszę z góry przeprosić za swoją okropną polszczyznę. Dla mnie każdy raz, kiedy mówię po polsku publicznie, to proszę o tłumacza, no ale tym razem, to znaczy w wszystkich tych online prezentacjach, to już jakoś człowiek jakby traci ten zmysł rzeczywistości i no, mam nadzieję, że jak dotąd nie zrobiłam za dużo błędów, ale z góry przepraszam za te, które będę robiła w ciągu tej godziny, tak? No i tak, i Lecia, no, Zapolska, która chciała zostać aktorką, tak? I Lesia Ukrainka, która napisała około 20 dramatów, która stworzyła jakby swój własny teatr. Teatr Lesi Ukrainki to nie mój wynalazek, nie mój koncept, to jest tytuł artykułu, słynnego intelektualisty ukraińskiego z ubiegłego wieku Jurija Szewelowa. Teatr Lesi Ukrainki to coś zupełnie jeszcze jakby dotychczas nieistniejącego niestety na scenie ukraińskiej, chociaż niektóre jej dramaty oczywiście są ciągle grane i przedstawiane i tak jest, może chyba trzeba zacząć od tych, które nigdy nie widzieli pieniędzy ukraińskich, tak, że to jest jedyna kobieta przedstawiona na banknocie ukraińskiej. 200 hrywni, ile to jest 200 hrywni, ile to wynosi w złotówkach? Chyba 30 złotówek lub coś takiego, tak. No i kobieta, która jest uważana za klasyka, która jest ogromnie czczona. Ona jeszcze podczas życia mówiła o sobie czczona, lecz nieczytana. No i tak to zostaje w dużym stopniu do dzisiaj, bo chociaż oczywiście należy do programu szkolnego i do banknot, i do programu szkolnego, i pomniki, to wszystko jakby zrytualizowane, wszystko, co należy się klasykowi narodowemu. No ale jednak
ale jednak do dzisiaj jest niedoceniona, nie w pełni odczytana, dowodem czego jest chyba to, że tylko teraz jest w przygotowaniu próba pełnego zbioru jej tworów. W przygotowaniu są te 14 tomów już w pełni, bez cenzury, jak to było podczas lat sowieckich, bez skrótów, bez przytomnymi skomentowaniami, no i w ogóle tak, jak to ma być naprawdę u narodów kulturalnych, tak? Ciągle o tym mówię. Także to jest jakby dowód, że Lesia Ukrainka właściwie jest takim testem, takim wyzwaniem dla postkolonialnej kultury ukraińskiej. O ile potrafimy dać sobie z nią radę, do dzisiaj nie bardzo potrafiliśmy, jak do dzisiaj. O tyle możemy mówić o swojej tożsamości jako naród europejski, naród starej kultury, posiadający jakby te prawdziwe poczucie godności, które należy narodowi starej kultury. Jak do dzisiaj, to mieliśmy z tym problemy, ale już widzę, tak, za długo chyba mówię, tak? Wspomniany przez panią Julię Szybelow mówił o tym, że Ukraina dla mnie to przede wszystkim Lesia Ukrainka, jej europejskość, a potem rozstrzelane odrodzenie. I w Polsce widzimy o wiele więcej uwagi poświęconej oczywiście rozstrzelanemu odrodzeniu i bardzo mało wiemy i rozmawiamy, czytamy Lesię Ukrainkę. I chciałam zapytać panią, na czym ta europejskość polega, o której mówił Szybelow? No, najpierw powiem, że ten świat jej dramatów to jakby cała mitologia kulturowa europejska przerobiona z punktu widzenia kobiety. To znaczy, powiedzmy, te postacie kobiety po raz pierwszy u niej cała mitologia kulturowa Europy mówi przez bohaterek, przez kobiet. To znaczy historia wojny trojańskiej ukazuje się jako dramat Kassandry, gdzie Kassandra jest protagonistką, dramat od 1908 roku, gdzie Kassandra jest protagonistką i Kassandra ma to jakby dramat tęczoaktowy i w ciągu tego dramatu, to znaczy to jest przyczucie 1908 rok. I Lesia Ukrainka jako intelektualistka czytająca w 10 językach, spędzająca większość swego życia dojrzałego, ponieważ chorowała na gruźlicę, na tych wszystkich kurortach europejskich. To taki świat powieści Thomasa Manna, trochę. Początek stulecia, gruźlica, te kurorty europejskie i to ciągle jakby przeczucie tej wojny światowej, przeczucie jakby załamania tego świata, który ją otacza. Ona pochodziła z bardzo, no pochodziła właściwie z rodziny arystokratycznej i dość zamożnej, bardzo dobrze sytuowanej. Ojciec jej był tym rzeczywistym lub tajemnym radcą stanu, nie pamiętam jak to w tej nomenklaturze Imperium Rosyjskiego się
będzie brzmiało po polsku prawidłowo, no ale jednak. I cały ten jakby świat wyglądający jako urządzony dla niej był światem zanikającym, światem tej żyjący jakby te ostatnie dni lub ostatnie lata, i to przeczucie tej katastrofy historycznej, to jest w jej dramatach, to jest w jej listach. Ona bardzo pilnie śledziła za polityką europejską swego czasu i ona miała takie, naprawdę była Kassandrą. Ale mówiąc o tym jakby przerabianiu mitologii europejskiej, kulturowej, więc co mamy? Mamy antyczność przedstawioną, mamy Troję mówiącą głosem Kassandry. Mamy chrześcijaństwo, to jest jej jakby skrośny temat, napisała 6 dramatów na wątki ewangeliczne i wczesnochrześcijańskie i pojawiają się tam kobiety, o których jakby przed nią w literaturze europejskiej nikt jeszcze nie wspominał. To znaczy chrześcijaństwo, w którym dramat, sztuka o Chrystusu, gdzie protagonistką jest Miriam, to znaczy Maria Magdalena. Sztuka o ukrzyżowaniu, którą protagonistką jest Joanna, żona Chuzy, wspomniana przez Łukasza, ewangelistę. I to jest cały dramat, cała sztuka, Joanna, żona Chuzy, nieprzetłumaczona, niestety nieprzetłumaczona po polsku, tak, ani Kassandra, no nie wiem, Kassandra chyba była tłumaczona po polsku, ale Joanna, żona Chuzy chyba nie. No i tak, Rufinus i Priscilla, to znaczy to są już heresje wczesnochrześcijańskie, to już jest ta heresja montanistek. I strasznie nikt o tym jeszcze nie ma pojęcia, nikt o tym nie pisał w Europie. Ona była strasznie naprawdę zaawansowana jak na swój czas. I potem cały cykl jakby jej dramatów na wątki rycerskie, w tym ta nieszczęśliwa pieśń leśna, lisowa pieśnia, która jest w szkolnym programie i która według kanonu radzieckiego była traktowana jako no coś takiego na wątki ludowe, na bajkę, na jakby motyw z bajki ludowej, podczas gdy tak naprawdę to raczej wątek o Lancelocie przerobiony przez materiał bajek ludowych. I to naprawdę, to wszystko strasznie interesujące, to wszystko strasznie, no i oczywiście Don Juan. Don Juan, który naprawdę uważam jakby za szczyt modernizmu ukraińskiego i za jeden z najważniejszych utworów europejskiej literatury kobiecej XX wieku, bez której tak naprawdę literatura kobieca, literatura pisana przez kobiet w Europie XX wieku nigdy nie będzie pełna. Bez tego kamiennego właściciela Lesi Ukrainki, gdzie odbywa się jakby taka ta rewersja genderu, gdzie Don Juan nagle okazuje się infantylem, a na scenę dziejów historycznych zostają wprowadzone kobiety walczące o władzę. I to naprawdę jest dramat bardzo
krytycznym, bardzo ważny, uprzedzający swój czas o wiele, a wiele lat, może o całe stulecie. Mogę o tym mówić w nieskończoność, ale chyba już muszę zamknąć to długie zdanie zabuszkowskie, przepraszam, tak mówią zawsze z długimi zdaniami, piszą z długimi zdaniami, bo już widzę, że Iza chce coś powiedzieć. Chce, tak. Nie, ja jak zawsze, jak Oksana mówi o Łesi Ukraińce, słucham z zachwytem, dlatego że bardzo lubię te emocje, tak? To nie jest wykład, to jest dzielenie się pasją i może zacznę od tego, że w naszych rozmowach ukraińskich pani przez Oksana nie w części poświęconej Łesi Ukraińce, ale mówiła o tym, jak to jeszcze jako bardzo młoda kobieta wspólnie ze swoją nieżyjącą już wielką przyjaciółką, literaturoznawczynią ukraińską, która w 2000 chyba roku tak tragicznie zginęła, potrafiły rozmawiać o Łesi Ukraińce w taki sposób, jakby to nie była postać literacka, no historyczna, w tym sensie, że żyła kilka dekad przed nimi, tylko tak, jakby to była ich bliska znajoma, bliska przyjaciółka, tak? Jakby te wszystkie sprawy, o których i ona pisała, i z jej życia, były ich częścią ich życia. Więc absolutnie mnie się nie dłuży i z wielką ciekawością zawsze o tym słyszę. Tym bardziej, że właśnie te trzy postacie wymienione przez Oksanę, więcej, bo i ta Joanna, ale powiedzmy, no jest kilka tak wspaniałych postaci. Wtedy, kiedy myśmy rozmawiały na potrzeby książki, dla mnie Łesia Ukrainka, przede wszystkim ja ją wiedziałam, że będziemy o niej mówić, ale nie dlatego, że sama nią byłam wówczas jakoś wyjątkowo zafascynowana, tylko dlatego, że Oksana Zabuszko napisała bardzo ważną książkę o niej, która była chyba w ubiegłym roku wznowiona przez Komorę. Jak nie w ubiegłym, to 2 lata temu, Notre Dame du Caen, właśnie poświęconą Łesi Ukraińce i to w taki wyjątkowo wymagający od osoby, która czyta, wymagający dużego skupienia i uwagi. Więc to była pierwsza przyczyna, dlaczego Łesia Ukraińka pojawiła się w naszych rozmowach, ale, i Oksana wie o tym, dla mnie ona była stereotypową postacią, zanim sięgnęłam do książki Notre Dame du Caen. Właśnie taką, albo z tego banknotu, albo z jeszcze bardziej rozpowszechnionego zdjęcia Łesi Ukrainki w wianku na głowie, ukraińskiej przywance. I właściwie taka jeszcze gruźliczka na dodatek, no w ogóle koniec świata, tak? A tutaj w trakcie naszych rozmów odkryłam niesłychanie ciekawą przede wszystkim samą postać, ją, tak? Jej to, że chorowała, akurat tutaj wpłynęło oczywiście na jej życie, też nie żyła długo, natomiast wychowanie, rodzinne korzenie, o czym mówi Oksana w tych naszych rozmowach, z właściwie takie dziedzictwo, rodzina związana jeszcze z pierwszą chromadą w Ukrainie i bardzo taka silnie związana z kulturą i tożsamością ukraińską, też o bardzo ciekawym wychowaniu przez matkę, pisarkę, która Ołenę Pszczółkę, która właściwie, jak Oksana mówi, raczej przypominała modliszkę trochę zjadającą swoje dzieci i w tym wszystkim Łesia Ukraińka, która się ukształtowała jako niezależna, wielka osobowość, intelektualistka naprawdę rangi europejskiej, tylko że oczywiście w czasie, w którym żyła, ukraińska kultura, literatura nie funkcjonowała jako osobna, tak? Była po prostu częścią jakiejś przestrzeni rosyjskiej, niestety, tak? W Polsce Łesia Ukraińka jest nieznana. Oczywiście jest znana ukrainoznawcą. Jest... Nie, ja tutaj mam coś wrzucić. Nie to, że nie funkcjonowała, to było gorzej. Bo przecież od lat 60. XIX wieku
po 1905 działał ten emski ukaz, najpierw wojewski, potem emski ukaz carski, którym w ogóle tworzenie literatury w języku ukraińskim było wzbronione oprócz pisań z życia ludowego. To znaczy teatr, na teatrze przedstawienie w języku ukraińskim to mogła być tylko sztuka z życia ludowego i koniecznie w parze z sztuką po rosyjsku. To znaczy pisała przed tym 1905. To, co ona pisała, to było po prostu, no nie wiem, gdzieś no w przestrzeń, bo to nigdy nie mogło ukazać się na teatrze. I te wszystkie w listach, te wszystkie historie, jak oni starają się jakoś przekazać ten jej pierwszy dramat z życia inteligencji ukraińskiej, jak to można wystawić, jak można cenzora jakoś umówić i coś. No, to naprawdę to cała jakby taka historia policyjska. No, w końcu nie udało się i, no, i powodzenia nie było i tradycji po prostu nie było, ale to właściwie ta kultura jako kultura europejska, jako kultura pełnowymiarowa, jako kultura narodowa, czy tak powiedzmy, po prostu nie istniała faktycznie. To był ten reżim policyjny i, no i właściwie tak, i na tym polega jeszcze jedno wyzwanie jej życia. Przepraszam, że... Nie, oczywiście, no to jest bardzo ważne. Chodzi o to, że Łesia Ukrainka, a potem jeszcze wiele postaci rozstrzelanego odrodzenia i nie tylko zresztą pisarzy czy poetów, ale również jak Łeś Kurbaś, twórca nowoczesnego, wspaniałego teatru, poprzez to, co historię tragiczną Ukrainy, niestety w dużej mierze nie mogli odegrać tej roli w tym czasie, w którym tworzyli, tak? Więc to tylko takie uzupełnienie. W Polsce moim zdaniem Łesia Ukrainka, jeśli mogę sobie pozwolić, poza grupą ukrainoznawców jest postacią nieznaną. Nie wiem, czy były wystawiane jej dramaty. Moim zdaniem nie. Tak, wyszły kiedyś, raz chyba tylko, niewznawiane. Ponieważ nie mam ich w tej chwili, nie pamiętam, które były, bo ja mam jej dramat w języku ukraińskim. Natomiast jest postacią nieznaną. Absolutnie jest, zasługuje na to, w związku z tym wszystkim, o czym Oksana mówiła, na odkrycie. Teraz tak, co jeszcze w naszych rozmowach mnie tak bardzo zainteresowało w Łesi Ukraińce? Otóż po pierwsze rozdział jej poświęcony nazwałam Utracona Ukraina. I to właśnie po pierwsze dlatego utracona, że w tym czasie, kiedy Łesia Ukrainka tworzyła i kiedy mogła wpłynąć w tym czasie, w którym ona żyła na europejską literaturę, nie mogła tego zrobić, no z tych przyczyn, o których mówiliśmy, ale też utracona Ukraina dlatego, i to mnie jak zawsze bardzo fascynuje i Oksana o tym świetnie w ukraińskim palipsejście mówi, o tym przerwanej tradycji, tak? Która już potem, ona nie może być nigdy odtworzona w takim samym zakresie, w jakim była kontynuowana do rozstrzelanego odrodzenia. Ale też, co jest tam ciekawe, mnie na przykład zainteresowały te wątki w tym, o czym mówiła Oksana, które się pojawiają właśnie w tych dramatach wczesnochrześcijańskich, ale w kontekście takiego ukraińskiej kultury i ukraińskiego życia, które w tym czasie żyło jakby w katakumbach, tak? Czyli w podziemiu, ponieważ z przyczyn oczywistych, nie będziemy teraz opowiadać o całej historii Ukrainy, ono nie mogło żyć na powierzchni.
Także jest bardzo wiele takich wątków. Jeszcze jeden, i tu bym prosiła Oksanę o przypomnienie, bo nie mogłam tego znaleźć i nie pamiętam, czy to było w naszych rozmowach dla książki, czy potem innych rozmowach, że Łesia Ukrainka była niesłychanie ważna dla pokolenia kobiet lat 30. XX wieku, które się na niej wzorowały i na jej bohaterkach się wzorowały. Być może warto by było o tym kilka słów powiedzieć, bo to jest właśnie recepcja Łesi Ukrainki, oczywiście przede wszystkim w Galicji, ponieważ tam takie kobiety mogły, ale może nie tylko. Także nie, nie tylko. Tak. Nie tylko, nie tylko. To jakby dla wie Pani, Pani Izu, ja akurat w tej chwili piszę esej poświęcony pamięci jakby dla mnie ostatniej z tej całej subkultury kobiecości, bo właśnie podczas kwarantyny w kwietniu w Nowym Jorku, mając 101 rok, nie, jeszcze nie 101, w grudniu miała 100 lat, w kwietniu umarła, Oksana Radysz, pani Oksana Radysz-Mijakowska, jedna z tych kobiet, których wspominam z czułością i wdzięcznością w przedmowie do Notre Dame d'Ukraine, które mi jakby pomogły zrozumieć, uchwycić ten jakby spirit, jakby to ten zmysł tego typu kobiecości rycerskiej, tej kobiecości ukraińskiej, kobiecości arystokratycznej. Ona pani Mijakowska urodziła się w 1919 roku w Kijowie. Mijakowscy, którzy spokrewnione byli z polskimi Mijakowskimi, tak, to ta rodzina, której, a specjalnie jej ojcu Mijakowskiemu, Wolodymyrowi Mijakowskiemu, Kijów zawdzięcza Muzeum Szewczenki. Był archeologiem, był archiwistą. No i właśnie to są te jakby ostatnie z tego całego środowiska rodziców, Kosaczów, Kosacz to jest imię, prawdziwe imię Lesi Ukrainki, i ta cała rodzina Kosaczów, jakby wokół której to środowisko Kosaczów, Lysenków, Staryckich, wokół których to środowisko intelektualistów ukraińskich początku XX wieku, przygotowujący zatem UNR, Ukraińską Republikę Ludową 18 roku i ogłoszenie niepodległości i jakby początki tej nowej Ukrainy w 18 roku. Całe to środowisko kształtowało się. I pani Oksana jakby była produktem tego środowiska, i te, którzy nie zostali rozstrzelone i które przeżyli lata stalinowskie, no oczywiście podczas wojny dostali się i uciekali na zachód, i to właściwie takie podłoże ukraińskiej emigracji politycznej na Zachodzie, to środowisko, nawiasem mówiąc, które bardzo owocnie współpracowało z kulturą, ze środowiskiem kultury polskiej. No i Szewelow i Giedroyc to przyjaźnili się między sobą, i to
to co należy, to jeszcze jedna jakby taka strona tej integracji przez literaturę, ta emigracja polska, emigracja ukraińska po wojnie, tak? I właściwie dla mnie jakby z bliska podczas swych przyjazdów do Nowego Jorku, z bliska mieć tą okazję po prostu tak na żywo widzieć, na żywo śledzić, co to jest arystokracja długu, arystokracja askezy, absolutnej askezy, arystokracja poświęcenia absolutnie niedemonstratywnego, absolutnie, no jakiś taki ten wymiar po prostu dla nas niemal już niewyobrażalny, ten ciągły wymiar codziennej takiej godności wewnętrznej, to zostanie się królewną w warunkach, no nie wiem, gulagu, tych lagrów DP, w strasznej biedzie, w Bronxu, w tych kamienicach Bronxu, gdzie można być jedyną białą kobietą pośród emigrantów ciągle. To naprawdę takie jakby ciągle paradowanie tych bohaterek Lesi Ukrainki, które są zajęci tym, co mają zrobić, a to jest archiwum, przechowywanie tego, co zostało wywiezione z Ukrainy, archiwum. I ta praca w archiwum to jest coś tak ważnego, a tak wysokiego, przed czym wszystko, co może wypaść człowiekowi złego w życiu, po prostu nie ma znaczenia. I nawet, no nie, no nawet, nawet nowotwór musi skapitulować. I po operacji pani Mijakowska przeżyła jeszcze 45 lat. Po operacji codziennie o 6 rano wychodziła, szła na pracę i do archiwum ukraińskiego i przez cały dzień tam jako myszka w tych archiwum robiła, co miała do zrobienia. I to jakaś taka, no nie wiem, askeza, jakiś taki klasztor symboliczny, ale to mi bardzo pomogło zrozumieć tych bohaterek Lesi Ukrainki, tych pierwszych chrześcijanek, promieniujących tym światłem wewnętrznym, te katakumby, tak, i jakby tą ogromną siłę ducha, która ta kultura posiadała, która to środowisko posiadało i ta generacja posiadała. I tu takie rzeczy, które pomagają żyć tak naprawdę. Zresztą ja jak słucham Oksany, to oczywiście to środowisko wspomniane, Jerzy Giedroyć, bardzo pod wieloma względami przypomina Szewelowa. Takim nawet czysto zewnętrznym sensie, że od rana jeden i drugi zawsze był ubrany tak jak trzeba, pełna kultura do każdej osoby, niezależnie od tego, kim ta osoba była, od, tak. od pomocy domowej po najwyższych prezydentów i tak dalej. Plus taka też oszczędność w ocenach. I jeszcze tylko chciałam dodać, że to jednak jest, mi się wydaje, że to też jest niesłychanie istotne. Jeżeli Szewelow, który nie był Ukraińcem, nie miał
no nie miał tam korzeni ukraińskich. Mhm. On został Ukraińcem z wyboru, to był jego wybór, a właśnie na jego wybór i te słowa, o które Sasza zacytowała, pochodzą właśnie z tego, jak on mówi, dlaczego on wybrał tożsamość ukraińską. I teraz tak, jeżeli tam są dwa człony, jak ja je rozumiem, Łesia Ukrainka jako część kultury ukraińskiej, która jest stałą częścią kultury europejskiej, tak? Tak samo jak naród ukraiński jest narodem europejskim, to jest jeden element, czyli jakiejś takiej wysokiej kultury, szlachetności i tak dalej. I drugi człon, rozstrzelane odrodzenie. Co oznacza rozstrzelane odrodzenie dla mnie? To jest takie symboliczne naznaczenie tragedii historii Ukraińców, tak? I połączenie tych dwóch rzeczy, tak? Tej wysokiej kultury, zakorzenienia ukraińskiej kultury w europejskiej i jej tragedia, dla niego to stanowiło niesłychanie ważne motywację do tego, żeby nie tylko chodzić i mówić, ja jestem Ukraińcem, ale jednak, żeby do końca życia oddać się sprawie ukraińskiej, prawda? Nie będziemy teraz o nim mówić, bo niestety tak. Nie o nim mówimy. Bo jeszcze mamy mówić o zapolskiej, tak? Tak, ale nie, to jest bardzo ważne, dlatego że i w kontekście polskim to jest ważne, bo dokładnie wiemy, jaki jest odbiór Ukrainy w Polsce też i on dominuje, tak? I to nie jest właśnie ta część, która dominuje, to co zrobił Szewelow, a nie tylko on, tak? I dlatego warto o tym powiedzieć i w tym kontekście oczywiście dorobek Łesi Ukrainki jest niesłychanie ważny i ja na przykład bardzo bym chciała przede wszystkim, ja myślę, że to co dziś byłoby najciekawsze do zrobienia, to jest odczytanie jej dramatów we współczesnym teatrze, w takich formie nowoczesnej, prawda? Bo tam jest cały niesłychanie dobry materiał do tego, żeby to można było zrobić, także... Kasandra jest ogromnie aktualna i to, co teraz wszystkie ukraińskie teatry nagle odkrywają na polu krwi, jej wersja Judasza. Jest ogromnie interesująca, naprawdę. I tutaj chyba muszę pochwalić się, że akurat tą książką, która ukaże się dopiero, to taki próbny egzemplarz, a ukaże się to dopiero w przyszłym tygodniu z drukarni, jest teraz jeszcze w drukarni, to są właśnie 6 lub 7 utworów Lesi Ukrainki na tematy ewangeliczne i wczesnochrześcijańskie, a także pod jedną okładką z 4 rozmowami Оксани Забужко, а Святослава Шевчука з верхніка церкви грецько-католицької, костьолу грецько-католицького, як то правильно? Ну, церкві може теж бути, так, церкві в греко-католицькій. Którego umówila i ogromnie się z tego cieszę, bo to ważne, jakby ja miałam sporo pytań do niego jako do człowieka, jako do teologa wykształconego. No ale oprócz tego on ma bardzo dobrze takie uczucie artystyczne i jest bardzo dobrym czytelnikiem. I to ważne, kiedy ludzie czytający tak z różnym, zupełnie różnym backgroundem i czytające zupełnie inne książki w swoim życiu, rozmawiają o Lesi Ukraińce i o jej dramatach i właściwie o tym jakby o tym kobiecym widzeniu chrześcijaństwa, o tym kobiecym przerabianiu chrześcijaństwa. To strasznie interesujące, ale właściwie o Judaszu, o tym dramacie na polu krwi, to jest pierwszy
to jest pierwsza rozmowa, gdzie jest najwięcej o tym dramacie. I to tak naprawdę, no ja bym polecała to do przetłumaczenia. Nie wiem, czy ktoś nas słucha z tłumaczy, z polskich tłumaczy literatury ukraińskiej, ale ja bym naprawdę to polecała jako, jako taką no, osobną książkę. Może ten dramat, tą rozmowę i może to zachęci reżyserów polskich lub aktorów coś z tym zrobić, bo to, to niesamowicie interesujące rzeczy naprawdę. Zwłaszcza teraz, zwłaszcza w tych naszych czasach, które, które tak jakby mają dużo paraleli z tym, jak to było przed pierwszą wojną światową. Ja jeśli mogę jeszcze taką reklamę zrobić tej książce, tym rozmową przede wszystkim, bo nie czytałam wszystkich czterech rozmów, ale Oksana Zabuszko z przyjaźni wtedy, kiedy spisała pierwsze dwie rozmowy jeszcze półtora roku temu, to przesłała mi, żebym mogła przeczytać i byłam pod ogromnym wrażeniem, ale też byłam pod ogromnym wrażeniem rozmowy. W Żywe Telebaczenia w ubiegłym tygodniu była prezentacja tej książki właśnie z udziałem i Błażeni Szochoszewczuka i Oksany. I co mnie, krótko dwa zdania, może trzy, co dla mnie też jest, że Błażeniszej absolutnie nie przypomina żadnego stereotypu osoby duchownej. Ma poczucie humoru, jest otwarty. Te rozmowy są naprawdę, ja rozumiem, że wykształcenie teologiczne jest tutaj niesłychanie ważne, ale to są rozmowy dla każdego człowieka ciekawego, innego spojrzenia. Także jeśli się ktoś myśli, że to wchodzi w ten stereotyp, osoba duchowna, która mówi, nie, to naprawdę jest godne polecenia i bez wątpienia przekład tych rozmów i do tego, tego, tego dramatu. Ze stereotypem to bym nie mówiła. Nie, no ja nie mówię, że ja wiem, bo Oksano, pani wie, ale polski ten, kto słucha nas w Polsce, jest przyzwyczajony do pewnego stereotypu duchownego w Polsce, szczególnie dzisiaj, tak? Nie będziemy wchodzić w ten temat, więc ja tylko mówię, że to są rozmowy na najwyższym poziomie i to poczucie humoru, otwarte. No to może, to może tym bardziej warto to przetłumaczyć. Tak, jak najbardziej. Żeby jakoś obalać te stereotypy. Tak, tak jestem za. Czyli drogie pani, droga nasza publiczność, drodzy państwo, widzimy, że Lesia Ukrainka miała wpływ nie tylko na te kobiety, które ją otaczały, ale też dużo pracy zostawiła dla przyszłych pokoleń, które dopiero jeszcze powinny odczytać albo przeczytać na nowo jej pracę. Była tak ambitną intelektualistką i twórczynią, no, że mamy bardzo dużo jeszcze do przepracowania. Ale chciałam nie zapomnieć tylko dzisiaj o tym, że też rozmawiamy o Gabriele Zapolskiej i chciałam pytać pani Izo, proszę bardzo powiedzieć o tym, jaki wpływ właśnie ta kobieta miała na pokolenie Polek i Polaków. To znaczy, przede wszystkim, no ja podkreślam, ja nie jestem literaturoznawcą, w związku z tym to, co będę mówiła o Zapolskiej, to jest moja absolutnie osobista perspektywa i nie uważam się za specjalistę. No, mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi twórczyniami, tak? W tym sensie, że i typ osobowości, i specyfika twórczości, a także życie obu pań było całkowicie inne. Co je łączy? Łączy je to, że jak tak jedna, jak i druga absolutnie uczestniczyły w europejskim nurcie literackim, tylko że Łesia Ukrainka w trochę innym, a Zapolska była zafascynowana nurtem Emilem Zolą, naturalizmem w literaturze i właściwie zarówno jej opowiadania, powieści, jak i dramaty z taką nutą komediową wszystkie, wpisują się w ten nurt. Natomiast ona sama, dla mnie to jest ciekawe, do jakiego stopnia właśnie jest spójność między jej życiem a sposobem, czy tym,
kogo ona robiła, kto jest bohaterem jej utworu, dlatego że była uważana za skandalistkę. Pochodziła z bardzo dobrej ziemiańskiej rodziny, zresztą urodzona na Wołyniu i zmarła we Lwowie, ale z bardzo dobrej ziemiańskiej, tradycyjnej rodziny. Co prawda jej ojciec ożenił się i matką była tancerka, ale jak te rodziny, niesłychanie konserwatywna, tradycyjna, ona bardzo wcześnie została wydana za mąż i bardzo wcześnie od męża odeszła. Ale miała romans jeszcze kiedy była z mężem, nieślubne dziecko, które zmarło. Rodzina jej się wyrzekła i właściwie potem cała część jej życia to jest takie wyzwanie rzucone społeczeństwu i rodzinie, dlatego że ona się nigdy nie przystosowała. Ona się nie przystosowała i do końca życia była uważana za skandalistkę, choć nie robiła tego na pokaz, ja tak rozumiem, tak? A po prostu dokonywała takich wyborów. Drugim jej mężem był artysta malarz o 10 lat czy więcej młodszy od niej, co też było w tamtym czasie. Do dziś, jak wiecie Państwo, związki kobiet z dużo młodszymi mężczyznami, przynajmniej w Polsce, budzi jakieś zdziwienie, a wtedy trzeba pamiętać o tej perspektywie czasu, tak? Koniec XIX wieku. Przepraszam, ale to jest... Chwileczkę, ale muszę to skomentować na marginesie. Przecież to jest jeszcze jedna rzecz, która ich łączy. To znaczy ten ślub Lesi Ukrainki także był skandaliczny, bardzo szczęśliwy, ale jednak rodzina nie była szczęśliwa z tego, że jej mąż był młodszy od niej o 9 lat. I dla kobiety jej stanowiska to nie był wtedy żadny zaszczyt. I teraz w twórczości Zapolska, rzeczywiście ona uciekła do Paryża, tam odkryła dla siebie, że chciałaby być aktorką i ona była aktorką, bo ona występowała, ona nie tylko chciała, ale rzeczywiście występowała, jakkolwiek podobno była niesłychanie trudna jako aktorka w teatrze i nie bardzo chciano z nią pracować, ale to mniejsze jest. Ważne jest to, że od samego jej debiutu zawsze jej utwory wywoływały, większość jej utworów wywoływała ataki nienawiści, agresji w naszych dzisiejszych, tak, kategoriach, ponieważ po pierwsze była kobietą, która pisze, jak sama potem włożyła te słowa w swojej bohaterce Dulskiej, to było motto Dulskiej, ale tak wtedy myślano o kobietach. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie, a taka Zapolska na odwrót, nie przyszła cicho, nie przeszła spokojnie, mało tego, zrobiła swoimi bohaterkami kobiety, no nie wszystkie, tak, ale jest bardzo dużo bohaterek, które mają życiorys, biografię, pochodzą i są istotami takimi pełnokrwistymi, nieprzyjęte w ówczesnej literaturze. Tak? Były służące, pojawiały się, ale jak potem w Tylko moralności pani Dulskiej, no uwiedziona, wyrzucona i tak dalej. Ale jej bohaterki niektóre, jak Kaśka Katriatyda, miały całą psychologię, czuły, myślały, dokonywały wyborów i jej to zarzucano w taki sposób. Jak taka dziewczyna prosta może mieć takie odczucia i uczucia, jak kobieta ze środowisk, no już nie mówię arystokracji, ale powiedzmy tych środowisk, które były przyjęte wtedy jako te, które czytały literaturę. Ale dalej, mamy tam prostytutki, mamy sprawę aborcji, tak? Mamy sprawę samobójstwa. Jedną z jej bohaterek jest Ukrainka, Małaszka, też o bardzo ciekawa, nie, na razie nie wchodzę w szczegóły, ale pełnokrwista postać, ale też jedną z bohaterek była Żydówka, tak? I zresztą ta Małka Schwarzenkopf, bardzo ciekawa postać i też taka właściwie trochę unikalna chyba w polskiej literaturze. Tak się złożyło, że jej opowiadania i powieści dziś właściwie nie funkcjonują, bo wszystko zdominowała przede wszystkim moralność pani Dulskiej, ona jest do dzisiaj grana. I tych adaptacji jest bardzo wiele, bo tam są po prostu świetne role dla aktorek.
tak? Ale i dla aktora, bo ten Dulski, jak pamiętamy, nie odzywa, raz się tylko odzywa na sam koniec i przez całą sztukę chodzi. Ale dla aktorek jest to niesłychana, ciekawa postać, ale też i w moralności pani Dulskiej trochę tych takich kobiet, jak lubiła za Polskę, trochę jest. Natomiast ona z punktu widzenia dzisiejszego tak jest opisywana przez tych, którzy się zajmują jej twórczością i biografią, jako taka no, feministka, tylko że ona o sobie tak nie mówiła, ale z tych też doświadczeń osobistych, bardzo negatywnych przeżyć w związkach z mężczyznami, to przechodziło też do jej twórczości, bo w jej twórczości wszystkie postacie mężczyzn są okropne. Tak? To są wyzyskiwacze, brutale, nierozumiejący kobiet i właściwie mający tylko na uwadze ich stronę seksualną. Tak? Do tego im te kobiety były potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, oczywiście ona nie tworzyła takich postaci, powiedzmy, tej wysokiej kultury, tylko takie kobiety wzięte z życia, tak? Czyli ta słynna dulszczyzna, czyli hipokryzja. Z dulszczyzną mamy do czynienia do dziś. Wiemy, że to jest po prostu, to jest zjawisko, które istnieje i pewno będzie istniało zawsze, tylko tyle, że ma troszeczkę inne wypełnienie, ponieważ ten kontekst częściowo, w którym Dulska żyła, zmienił się, ale to nie znaczy, że dulszczyzny nie ma, bo hipokryzja, cynizm i udawanie, żeby inni nie wiedzieli o tym, co się dzieje w naszym życiu, oczywiście jest do dziś ważne, ale też myślę, że w tych postaciach kobiecych ona pokazywała kobiety też, oprócz tych, które wymieniłam, szczególnie z, jak się wtedy mówiło, z ludu, z plebsu, te inne kobiety, one były pokazane jako grają role, w jakich mężczyźni chcą ich widzieć, tak? Jak Żabusia, czy nawet ta panna Maliczewska, utrzymanka, ale też wepchnięta w tą rolę, której w innej sytuacji ona by nie chciała. Skis. Taka bardzo fajna też, właściwie komedia, to już nie jest dramat, pokazująca dojrzałą kobietę i młodziutką, dojrzałą mężatkę i młodziutką mężatkę. I już ta sama sztuka by wystarczyła za skandal, ponieważ ta dojrzała uczy młodą, jak uwodzić jej męża, tak? Więc w każdym bądź razie jest uważana za prekursorkę feminizmu, a myślę, że przede wszystkim jakby z punktu widzenia tych stu kilkudziesięciu lat od części jej utworów, bardzo ważne jest to, że ona mówiła o tych sprawach, o których wtedy nie mówiono, tak? Czyli aborcja, prostytucja, jak wykorzystywano kobiety, szczególnie te, które traciły środki do życia albo ich nie miały. To wtedy się często nie używało określenia prostytutka, tylko utrzymanka. Więc potem Irena Krzywicka, te 20 lat później, szczególnie w latach 20. i 30., poświęciła temu część swojego życia do II wojny światowej. I tak jak gdzieś ktoś napisał o tej Zapolskiej w tym kontekście, że nawet jeśli ona sama siebie nie definiowała jako feministki, byłaby być może zdziwiona, właściwie żyła jak kobieta współczesna, dlatego że sama się utrzymywała właśnie z pisania, z wystawiania tych sztuk, była niezależna, dokonywała wyborów, nie licząc się z opinią publiczną, tylko z tym, co, nawet jeśli płaciła za to cenę, to były to jej wybory. I sądzę, że to jest ten jeden z tych, ta cegiełka tego, co łączy wszystkie te dokonania kobiet od połowy XIX wieku aż do dziś, które walczą o to, czy walczyły o to w różny sposób, nie zawsze uważając, że to jest walka, ale że to jest ich wkład, w to, żeby kobiety miały prawo do tego, do czego mają, powiedzmy, dziś, tak, no w skrócie. Przepraszam, że trochę uprościłam, ale wydaje mi się, że to jest jej zasługa największa, tak, ale też trzeba powiedzieć, że jej sztuki do dziś, no właśnie szczególnie Moralność pani Dulskiej, Żabusia, mniej panna Maliczewska, ale też i Skis, są bardzo często grane, w Polsce bardzo często,
ale też miały wiele przykładów na inne języki i były wystawione, szczególnie Moralność pani Dulskiej. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. W Ukrainie także. Z tego, co pani powiedziała, to tych paraleli między dwoma kobietami, między Lesią Krajnką a Gabrielą za Polską, wydaje się nawet więcej niż myślałam na początku. I tutaj, jak mówimy o tym zarabianiu na siebie, o tym też życiorysie i buncie, którym były życie zarówno jednej kobiety, jak i drugiej, chciałam też zapytać pani Oksanę. Niedawno ukazały się wreszcie listy, wydanie listów na Ukrainie Lesi Ukrainki i widzimy w ukraińskim palimpseście, w roku 2013, że kwestia listów się pojawi. I pani Oksana tam mówi, o, wypadałoby w ogóle te listy wydać. I wreszcie mamy listy, z których pokazuje nam się troszeczkę inna, jeszcze bardziej ciekawa Lesia Ukrainka, która właśnie chciała na siebie zarabiać, która miała poczucie humoru takie bardzo, bardzo ciekawe, która też interesowała się głosem kobiet i się dziwiła, czemu w Galicji sytuacja kobiet, czy nie czemu, tylko jak to wygląda, jak sytuacja kobiet wygląda i różni się od Ukrainy Naddnieprzanskiej. I bardzo proszę pani Oksanę, niech pani nam właśnie pokaże tą Lesię z listów. A to tak, to ciekawe, to naprawdę ciekawe. Ja nie wiem, czy zdążę o tym wszystkim powiedzieć, bo to naprawdę taki olbrzymi temat. Kiedy Iza mówiła o Zapolskiej, to pomyślałam, że tak naprawdę dałoby się jej życiorys porównać raczej nie do Lesi Ukrainki, jeżeli już w kontekstach ukraińskich o tym mówić, tylko do innej, wcześniejszej pisarki, a to do Marko Wowczok. Oto zgadza się tak naprawdę i wszystkie te skandale i jakby no, i z mężczyznami, i z zarabianiem na siebie, i z tymi ciągłymi podróżami, a nawet z Paryżem. I to jeszcze była ta generacja, no, lata 50., 60., 70. ubiegłego wieku. I naprawdę to było wtedy rewelacyjne dla kobiety na siebie zarabiać. Tak. Dla Lesi Ukrainki, którą już możemy chyba określić jako feministkę drugiej generacji, tak, bo jej matka właściwie była bardzo energiczna i bardzo, bardzo ciekawa osoba. Ja bym ją określiła jako matkę ukraińskiego nacjonalizmu. To była absolutnie niesamowita kobieta oczywiście. Coś o kobietach i władzy tak naprawdę Lesia Ukrainka musiała nauczyć się z domu i to właśnie obserwując swoją matkę, władczyni. Ale tak naprawdę to interesowała ją ta tradycja tych kobiet, tej kobiecej samodzielności, to znaczy w Ukrainie do dzisiaj, w przeciwieństwie do Galicji, bo tam jednak wpływ kościoła katolickiego dał się no, trochę inny jakby wizerunek. Trochę inny wizerunek roli kobiety, miejsca kobiety, zwłaszcza kobiety klasy średniej w społeczeństwie, ułożył się w porównywaniu do tej Ukrainy Naddnieprzańskiej. Ja zawsze mówię, u nas nie paliono czarownicy. U nas nie było tak naprawdę polowań na czarownicy, to znaczy topiono, tak. Ordalie te byli, ale jakby do dzisiaj jeszcze w każdej wsi jest jakaś taka znachorka, która jest symbolem tej bardzo starej wiedzy kobiecej, przekazywanej od matki do córki, i to właściwie jest. To mnie strasznie interesuje i to interesowało Lesię Ukrainkę.
Było jakby pojęcie i zachowało się do XX wieku na Ukrainie, na Dnieprzańskiej, tam macieryzna, to znaczy kobieta była właścicielką jakby swej części wiana. I to także te dziedzictwo po linii matki, po kurzeli, i to czym dysponowała, i to bardzo to ważna rzecz w porównywaniu jakby do Europy, zwłaszcza do Europy Zachodniej, gdzie wszystkie samodzielne kobiety chyba zostały wyniszczone jeszcze w dobę reformacji, tak? No może nie wszyscy, ale to takie tylko half joke, tak powiem, tak? Pół żart. I właśnie w listach Lesi Ukrainki to widać, bo kiedy ona przyjeżdżała do Austro-Węgier i cieszyła się ogromnie swobodą polityczną Europy. To bardzo ciekawe są te jej listy, to jakby takie pisała 5-6 listów dziennie do rodziny, bardzo dokładnie, dowcipnie, żartobliwie, z wszystkimi obserwacjami. I to jakby taki dziennik tej absolutnie błyskotliwej intelektualistki, ten dziennik europejski lub blog, że tak powiem, w terminach dzisiejszych mówiąc, który bardzo dużo daje, powiedzmy, historykom dla zrozumienia tej epoki, to po prostu skarb. I kiedy ona przyjeżdża do Lwowa i kiedy pytają jej, a pani wybiera się do teatru, a kto pani będzie prowadził, to ona trochę zszokowana, że okazuje się, że kobieta, która podróżuje sama, to w Galicji musi mieć towarzystwo, musi mieć jakąś kompanionkę koniecznie, ktoś musi ją prowadzić. No i w ogóle jakby kwestia tej przyzwoitości zachowania, to znaczy nie sposób samej do teatru, nie sposób gdzieś tam, są jakieś takie reguły tego zachowania ograniczające wolność kobiety, i u nas tego strasznie, są strasznie te szydercze, te jej listy, ona strasznie ironiczna i ma świetne poczucie humoru, i to takie naprawdę, to bardzo zabawne do przeczytania, więc kto umie czytać po ukraińsku, to polecam. Ja mam tutaj do pokazania tylko ten jeden z tych tomów, ale to daje pojęcie, są trzy takie tomy, różnokolorowe, czerwony, zielony, tak? I to naprawdę zachwycająca jakby taka historia, bardzo zachwycająca non-fiction tej Belle Époque po ukraińsku, że tak powiem. Więc zapraszam. Super, bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Jeszcze zapamiętałam z książki takie słowa feministyczny nacjonalizm i bardzo byłam ciekawa, co to znaczy, więc chciałam troszeczkę jeszcze dopytać o tą kulturę patriarchalną, która jednak, jednak istniała, mimo to, że Lesia dostała inne wykształcenie, bo jej matka go sama zdecydowała, co dla niej będzie najbardziej ważne i co ona musi, czego musi się nauczyć, to wyszło tak, że ona była tak naprawdę pierwszą pisarką ukraińską literatury XIX wieku, która nie miała rosyjskich wpływów, chociaż była obywatelką Imperium Rosyjskiego. I teraz chciałam zapytać, dlaczego jej życiorys jest tak strasznie fałszowany, był przez wiele lat, radzieckie też fałszowany. Dlaczego wciąż tylko kojarzymy Lesię Ukrainkę w wianku i w wyszywance i nie mówimy o tej arystokracji ukraińskiej, z której ona wyszła?
No bo tak, bo wianek i wyszywanka to jakby udowodni jej korzenie ludowe, których podczas gdy tak naprawdę to wtedy w tych czasach dla tego środowiska to była manifestacja polityczna podczas tego ukazu, podczas działania tego ukazu Emskiego, a to znaczy to przecież 40 ileś tam lat. I to była manifestacja polityczna, ubieranie, noszenie wyszywanki, to jakby była demonstracja tej tożsamości ukraińskiej. I, no i zdarzało się, że chwytano kobiety w strojach ludowych, to znaczy inteligentne kobiety w tych strojach ludowych. I kosaczówny, które ubierające się dla tych fotografii, ubierające się w stroje ludowe, specjalnie w stroje ludowe, drogie, kunsztowne, wyśmienite te stroje ludowe lub raczej quasi-ludowe, ale to była demonstracja polityczna, no i z tego mamy teraz ten wizerunek tej jakby dziewczynki w wianku, który tak, no w ogóle, no tak, falsyfikacja, no tak, bo przecież w tym micie sowieckim to wszystko musiało być ludowe. I tym, kto pamięta PRL, to nie musimy tego wyjaśniać, tak? Bo przecież w Polsce także były problemy. No, w Polsce nie wstyd było przyznać, że ktoś jest, że ktoś z klasyków jest pochodzenia niekoniecznie ludowego, tak? Niekoniecznie z wieśniaków i robotników, tak? W Ukrainie to było po prostu nie do pomyślenia, bo trzeba należało jakby przysięgać na ludowość i przysięgać na wpływ wielkiej kultury rosyjskiej. To było te jakby dwa must, nie do uniknienia, kiedy mówiono o kulturze ukraińskiej i do dzisiaj, już niemal 30 lat niepodległości, do dzisiaj ta inercja niestety wciąż jeszcze działa. I do dzisiaj musimy jakby tą desowietyzację mentalną jakby wciąż jeszcze prowadzić i przewracać sobie jakby swoją spuściznę odmytą, odnowioną, odczyszczoną od tych falsyfikacji sowieckich. Ale czy blisko jest do tego pokolenia, które będzie mogło odczytać Lesię? Bo w latach 60. była taka fala, 60-tych się zachwyca. Była próba, tak. Była próba i właśnie ja bym powiedziała, że tej próbie zawdzięczam, że jakby dla mnie prawidłowa ta Lesia Ukrainka została częścią mojej tożsamości, bo tak naprawdę wtedy jakby, no ja jestem dzieckiem tych 60-tników, tak? I kiedy miałam 13, 12, 13 lat, to po prostu zamykałam się w pokoju i czytałam Kassandrem i Orgię i Rufina i Priscillę na głos, bo dla mnie to brzmiało, te monologi, to było coś takiego, tak niezwykłego jakby, to brzmiało tym głosem tej inteligentnej kobiecości, którego mi brakowało jakby w lekturze codziennej, w tej sowieckiej lekturze codziennej. Więc jakaś taka ciągłość jednak się zachowuje, tak? I no i to jest teraz to jest po prostu kwestia jakby
powrotu jej na teatr, powrotu jej w film i, no i po prostu czytania, nie sposób coś jeszcze, jakoś inaczej przywracać sobie literaturę, oprócz jak czytać. Bądź Lesią Ukrainkę, bądź Gabrielę Zapolską. Znaczy ja, jeśli można, to chciałam jeszcze powiedzieć, że to wcale nie było takie oczywiste, że Łesia Ukrainka będzie bohaterką tej rozmowy, to oczywiście Sasza od razu tak to widziała. Natomiast ponieważ chodziło o to, żeby też wpisać to, czy połączyć jakoś z kontekstem kulturalno-literackim polskim, to w tym czasie, w którym tworzyła Łesia Ukrainka i żyła, no nie ma takiej postaci w polskiej literaturze, która by, teraz mi nie chodzi o, która by miała ten sam format, jeśli można, po polsku, ten sam kaliber postaci, tak? Nie ma kogoś takiego, kogo można, są bardzo ciekawe poetki, no ale nie pisały dramatów, ponieważ był ciekawy ten wątek kobiecy. W związku z tym nie na zasadzie nawet porównania Zapolska i Łesia Ukrainka, bo jednak no, tu są oczywiście jakieś paralele. Wiadomo, jak zawsze w kulturze, w literaturze pewne są osób, które tworzą w tym samym czasie. Natomiast to jest też fascynujące dla mnie, że tak naprawdę w polskiej literaturze ja nie widzę w ogóle takiej postaci, ani w tamtym czasie, ani no, w późniejszym. Nie, oczywiście nie mówię o dzisiejszych, współczesnych czasach. Tak? Bardzo ciekawe i inne dramaty pisała Stanisława Przybyszewska, córka Przybyszewskiego, ale ona się interesowała przede wszystkim rewolucją. Tak? Ją interesowały tematy historyczne, też miała takie dosyć dramatyczne życie i ona była taka dosyć unikalna, jeśli chodzi o polską literaturę właśnie w wyborze tych tematów i jeszcze szczególnie dla kobiety, ale ja nie widzę nikogo, kogo by można, tak czasami jest, tak, że można porównać, bo na przykład wcześniejsze pisarki jak Konopnicka czy Orzeszkowa, no po pierwsze, że to jest inne pokolenie, ale też to były pisarki, które, no Konopnicka była też poetką, które przede wszystkim się interesowały albo problemami społecznymi, albo, albo narodowymi, tak? W związku z tym ten wątek kobiet, Łesi Ukrainki i jej myślenia o kobiecie był punktem wyjścia do tego, żeby patrzeć, kto mniej więcej w tym okresie też w swojej twórczości myślał o kobietach, choć zupełnie inaczej niż właśnie Ukrainka. Pani Izo, chciałam dopytać jeszcze a propos tego, jak się ma Gabriela Zapolska dzisiaj i na ile jest ważna dla nas, dla sąsiadów Polski, żeby zrozumieć lepiej dzisiejszą Polskę, dzisiejszą kulturę. Ponieważ z tego, co Pani wcześniej mówiła, to się wydawało, że jest tak straszliwie aktualna. Po prostu wszystkie te rzeczy, o których Pani Iza, Pani nam powiedziała wcześniej, no po prostu są tematem dzisiaj, cały czas. W mediach, w społeczeństwie, wszędzie, w rozmowach. A dlaczego jest tak mało obecna i mało promowana, czy mało wspominana. Chciałam o to zapytać i tylko zanim Pani odpowie, przypomnieć naszym słuchaczom, naszym widzom, że Państwo możecie zostawiać swoje pytania i swoje komentarze pod transmisją i za chwilę właściwie będzie akurat czas na te pytania, więc naprawdę gorąco zachęcamy Was do zadawania pytań. Pani Izo. Znaczy, jeśli chodzi o Zapolską, no to tak, jej dramaty i komedie są stale wystawiane, tak, i to w różny sposób. To znaczy, w tym nurcie postmodernistycznym można z tym zrobić, co się chce, szczególnie z moralnością pani Dulskiej. Natomiast, no, jeżeli chodzi o tę tematykę jej opowiadań przede wszystkim, bo sprawa prostytucji, aborcji i tak dalej to są, a nawet, bo ona też, to jest bardzo ważne, że walczyła z antysemityzmem i to nie przez przypadek chyba jednak w dwóch jej utworach te wątki żydowskie i jedna z tych bohaterek, Małka, jest Żydówką. Natomiast
Ja myślę, że po niej były inne ważne osoby dla, powiedzmy, no, feminizmu w Polsce. I ona nie jest tu taką sztandarową, tak? Jest też troszeczkę z innej epoki, właśnie tej secesji. I trudno mi naprawdę powiedzieć, wydaje mi się, że się korzysta z innych wzorców. Natomiast ona się wpisuje, to o czym powiedziałam, kończąc jakby taką analizę czy ocenę moją jej, że ona jest jedną z takich cegiełek, bo trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Naprawdę jej twórczość teatralna, to co można wystawiać w teatrze, to jest stanowi cały, to jest cały czas obecna. To się nie zakończyło. I jakby zliczyć na przykład w Polsce był, jest dalej ten teatr telewizji. To jest bardzo ważny fenomen kulturalny. Jakby zliczyć ile razy moralność pani Dulskiej na przestrzeni, odkąd istnieje telewizja w Polsce, była wystawiana, to będzie kilka, tak? Każde pokolenie aktorek tam zagrało. Raz zagrało córkę, raz zagrało Hankę, a potem ta sama aktorka mogła grać Dulską, tak? Ponieważ to jest długa przestrzeń, duża przestrzeń czasowa. Podobnie zresztą z Eskizem widziałam kilka tych adaptacji też telewizyjnych, czy Panny Maliczewskiej, być może i troszeczkę mniej się ją teraz pokazuje. Natomiast jej, to jest pytanie ciekawe, dlaczego ja na przykład chętnie bym wydała jej te utwory, które są ważne dla tamtego czasu i dla i tego nurtu, w którym ona tworzyła, a jakby trochę zapomniano. No na przykład Małka Schwarzenegger jest dla mnie bardzo ciekawym utworem, nie do dostania, tak? To nie jest wznawiane, te książki nie są wydawane. Ja po prostu sądzę, że dla dzisiejszego feminizmu czy dla kwestii kobiecej w Polsce są inne ważne, współczesne postacie, i ona jest jakby troszeczkę już bardziej jako klasyk postrzegana. I jak wiemy, jeśli można zakończyć tak, akurat jeśli chodzi o aborcję, no to wiadomo, że sytuacja z aborcją w Polsce w ciągu ostatnich, cały czas w ciągu 30-lecia wolnej Polski, ale ostatnie 6 lat, no to się odbywają tragedie, tak? I marsze z czarnymi parasolkami, czarne marsze, a teraz szykowane kolejne, ponieważ ma grozić więzienie za aborcję. Po prostu jest to stale wyciągany temat do manipulacji i walki politycznej, ale też trzeba powiedzieć, że ostatnie 6 lat rządów PiS-u, niestety, ale próbuje narzucić, to oczywiście nie uda, ale próbuje narzucić zupełnie inną rolę kobiety w społeczeństwie niż tą, o którą walczono sto kilkadziesiąt lat, czyli tak jak napisała, jak powiedziała Dulska, tak? Ma spokojnie przez życie urodzić dzieci, wychować dzieci, dbać o męża i najlepiej nie pracować. To jest wizja kobiety w Polsce Anno Domini 2020 przez osoby ze środowisk bliskich partii rządzącej. I kobiety się słusznie buntują. I powiedzmy, że nie tylko się słusznie buntują, ale jest pewna solidarność międzypokoleniowa, bo kobiety młode są wspierane przez inne pokolenia kobiet, których, powiedzmy, ten problem może nie dotyczyć, już nie dotyczy. Natomiast tu solidarność jest, podobnie jak i z tym, jaka ma być rola kobiety. I to ona ma dokonywać tego wyboru, a nie państwo za nią. Więc w tym sensie, w tym kontekście jest to ważne, no ale wydaje mi się, że właśnie trochę ona jest postrzegana jak klasyk, a jej opowiadania i powieści ja bym wydała po prostu, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe po prostu jako zjawisko zapomniane literackie w Polsce, ale też taka wrażliwość na sprawy, o których wtedy tej wrażliwości nie było. To, o czym pani powiedziała, właściwie akurat dotyczy naszego pierwszego naszego pytania od publiczności. Czy nie sądzicie, że te autorki wyobrażały sobie feminizm nieco inaczej niż wielu ludzi dzisiaj? No pewno, że oczywiście, że sobie wyobrażały inaczej, bo żyły w innym czasie historycznym i w innym społeczeństwie. Ale umówmy się, feminizm w Polsce, powiedzmy, w latach 70.
wcale nie jest tym samym, który w drugiej dekadzie XXI wieku, no ale to jest zrozumiałe, tak? Że te problemy się zmieniają, ale one się też zmieniają, dlatego że poszczególne pokolenia kobiet w czasie historycznym, ale też, umówmy się, przy pomocy i mężczyzn, bo nie tylko kobiety walczyły o to, wielu mężczyzn się też dołączało, a dziś o wiele więcej niż jeszcze kiedyś. Jakiś postęp był w tych wszystkich sprawach, w związku z tym trzeba było walczyć o nowe rzeczy, albo tak jak teraz widzimy w Polsce, coś, co się wydawało już pewnym osiągnięciem i konstansem, że tak będzie, zostało odwrócone. W związku z tym, jak z każdym, wydaje mi się, Oksana tutaj może też powiedzieć trosze jakby ze swojej perspektywy, ale dla mnie to jest bardzo zrozumiałe. On nie może być taki, jak był 130 czy 120 lat temu, bo my żyjemy w trochę innym czasie. Ale jak widać, nadal trzeba o to walczyć. To jest najgorsze w tym wszystkim. Lesia Ugrainka pisała, że są rzeczy, które tylko kobieta może zrozumieć. Pani Oksano, czy to wciąż prawda? A właśnie można tutaj połączyć odpowiedź na te dwa pytania, bo tak jak te pisarki mieli swoje wersje feminizmu, podobno dzisiaj także są różne wersje feminizmu i różne gatunki feminizmu i w ogóle powiedzieć, że jakby co czym jest feminizm dzisiaj, nie ma jednego feminizmu. Są różne feminizmy i dla mnie specjalnie interesującym u Lesi Ukrainki i u innych autorek zawsze jest to, co nazywam jakby feminizmem kulturowym lub kulturalnym, to znaczy jakby skupieniem na tej kobiecej perspektywie, która różni się od tej jakby rzekomej uniwersalności męskiego. To znaczy, kobieta dla mnie wciąż jest niedoartykulowana jako gatunek. Dla mnie jako pisarki, i jako kobiety również. Kobieta jest najpierw zachwycającym jakby podmiotem obserwacji i niewyczerpalną dla pisania, bo przecież no tylko od 200 lat w tradycji europejskiej kobiety piszą o sobie. I to, co Lesia Ukrainka pisze, tak, są rzeczy, które tylko kobieta może zrozumieć, to w liście do Kobylańskiej. I to tylko takiego wieku, jak ktoś i jeszcze ktoś, to ich język taki wewnętrzny, jakby ten domowy, pieszczotliwy, bo bardzo młodziutkie jeszcze ku swemu szczęściu nie wszystko rozumieją. I to ten jakby głos tej kobiecej dojrzałości, kobiecej mądrości, kobiecej siły, to strasznie ważne rzeczy właśnie te, jakby ta solidarność między kobietami, to porozumienie między kobietami. To bardzo ważne uczucie i jeszcze ja mówię, że ona była, mówiłam, że ona była bardzo zaawansowana. To rzeczy, o których powiedzmy no, w literaturze amerykańskiej można przeczytać będzie dopiero w końcu ubiegłego stulecia. U Jessica Young są takie pasaże o tej przyjaźni między kobietami, o tym rozumieniu, czego tylko
kobieta może zrozumieć, czy tylko pewnego wieku i tak dalej. I to są, to jakby bardzo ważna część emocjonalna doświadczenia kobiecego, która wciąż jeszcze w literaturze nie ma swojego pełnego miejsca, nie dostała swojego pełnego miejsca. Jest ten test, jak to się nazywa, zapomniałam, nie jestem dobra na nas. Ten test z lat 80. istnieje. Test dla filmów, ale także dla powieści, dla książek. Czy są tam dwie bohaterki, mówiące, dwie pełnokrwiste bohaterki, mówiące między sobą o czymś, mające jakby dialog też pełnokrwisty, pełnoformatowy, nie o mężczyźnie. To znaczy wtedy, kiedy coś takiego jest w utworze, no to można powiedzieć, że pod względem jakby powagi do kobiet, to odpowiada temu testowi. I kolejny. Podczas gdy dla Lesi Ukrainy to było jakby normalne, coś samo przez się zrozumiałe. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Czy poruszała Gabriela Zapolska, czy Lesia Ukrainka temat ludzi LGBT+? Wiemy, że to jest bardzo gorący temat obecnie w Polsce przed wyborami, więc może pani Iza będzie chciała się odnieść jako pierwsza do tego. Ja nie muszę się odnosić, no proszę państwa, no przecież trzeba brać pod uwagę czas historyczny, w którym to się dzieje, tak? W czasach, w których żyła Zapolska, oczywiście, że zjawisko homoseksualizmu istniało, natomiast wydaje mi się, że to było, ona pisała przede wszystkim, czy odnosiła się do tego, co było istotne dla niej z punktu widzenia jej przeżyć, jej kobiecości i jak społeczeństwo, w którym ona żyła, odnosiło się do pozycji kobiety, do roli kobiety, do tego, czym ona ma być i kim ona ma być. I to było jej w centrum jej zainteresowania, tak? W związku z tym wydaje mi się, że po prostu należy zawsze patrzeć na twórczość kogoś, kto żył w innym czasie, poprzez priorytety te, które były priorytetami, czy ważnymi zagadnieniami, wyzwaniami wtedy, kiedy ci ludzie żyli, tak? Wtedy wyzwaniem było to, o czym ona pisała. Jeżeli nie było, mówimy teraz o polskiej literaturze, bo w literaturze na przykład francuskiej było przyjęte i nie tylko u Zoli, ale u innych pisarzy, ale w polskiej bardzo konserwatywnej jednak kulturze końca wieku XIX, początku XX, niezależnie od skandalistów typu Przybyszewski, samo społeczeństwo było konserwatywne i bardzo patriarchalne. W związku z tym, jeśli autorytety polskiego życia publicznego rzuciły się z taką niechęcią i ogromnym krytycyzmem na Zapolską za to, że w jej utworze pojawiła się sprawa usunięcia niechcianej ciąży, zamordowania dziecka, czy pojawiła się bohaterka, to akurat troszeczkę inne zjawisko, ale pojawiła się bohaterka u polskiej pisarki pochodzącej z ziemiaństwa, która była jak ta Małka Schwarzenegger, Żydówką, to były wyzwania. My musimy sobie wyobrazić, jakie to były wtedy wyzwania. To, co dla nas jest, mówię w sensie społecznym, te problemy, które dzisiaj mamy, to i co pytanie to odzwierciedla, tak 100 lat temu, 120 lat temu i 90 lat temu, tak to była rzeczywistość, którą się mierzyły kobiety i społeczeństwo. No, niech będzie, że w Polsce, bo też w różnych krajach europejskich przecież różnie to wyglądało, ale generalnie rzecz biorąc te problemy takie były. No, pamiętajmy, kiedy kobiety uzyskały
prawo do głosowania, tak. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, to też musimy rozumieć, jakie to były ważne sprawy wówczas. Dziś one nam się wydają mniej ważne, bo żyjemy w trochę innym czasie, tak, ale wtedy na pewno jedyną drogą dla kobiety pod koniec XIX wieku i o tym Zapolska i nie tylko pisała, było wyjście za mąż, urodzenie dzieci, a jeżeli to się nie udało, to miała być przy jakimś domu, tam gdzie były lepsze warunki finansowe i wspomagać jakąś swoją rodzinę, wychowaniu dzieci i tak dalej. Super, dziękuję bardzo za to. Jakie to jest smutne. Co ja mam powiedzieć w tej kwestii? Chciałam właśnie, zanim Pani Oksana, Pani odpowie na pytanie, chciałam jeszcze dołączyć jedno pytanie akurat do Pani. Czy Lesia Ukrainka jest w Ukrainie jakoś identyfikowana ze współczesnym ruchem feministycznym? W Polsce bardzo mocno w symbolice obecna jest Maria Konopnicka, również w społeczności LGBTA+, mówi jedna z naszych czytelniczek. No, właśnie o LGBT coś mam do powiedzenia. Ona bardzo przyjaźniła się z wielkim, naprawdę wielkim ojcem orientalistyki wschodnioeuropejskiej, że tak powiem, Ahatan Krymskim, który również był poetem, literatem i gejem. Strasznie dla niego przez całe życie to był, no nie był otwartym gejem, wtedy to chyba było nie do pomyślenia, ale to jakby taki wewnętrzny dramat, no w każdym razie napisał pierwszą ukraińską powieść homoerotyczną Andrii Lachowskiej, która ukazała się, chyba też nie przetłumaczona po polsku, nie? No warto, nie tylko dlatego, że to pierwsza ukraińska powieść homoerotyczna, ale w ogóle chyba jedna z najpierwszych w ogóle tych powieści homoerotycznych w Europie Środkowej i nie jest zła, nie jest zła. I jest ogromnie interesujący dokument, który ja w ogóle uważam za wzór krytyki feministycznej. To list długi, jakiś tam 10 stron długi list Lesi Ukrainki do Ахатангела Кримського, w którym ona pisze o, no bo dostałam od niego rękopis Andrija Lachowskiego, przeczytała i to jest taka krytyka feministyczna powieści homoerotycznej, w której są, no, której jest o homoseksualności, jakby ta wewnętrzna empatia do homoseksualności, w której jest rewersja wobec mizoginii, bo jest tam także w tej powieści ukryta mizoginia i jakby, no bardzo, bardzo różne, ogromnie ciekawe wątki i to wszystko z jej dowcipem i z jej jakby elegancją umysłową przedstawione. Więc jeżeli ktoś ma specjalne zainteresowanie tym tematem, no to może trzeba to przetłumaczyć jednak po polsku, bo przecież list nawet o 10 stron długi, to chyba no, jednak będzie łatwiejsze do przetłumaczenia, niż dramat o 5 akt. No i tak. Aha. Drogie Panie, i jeszcze ostatnie pytanie, bo już niestety nam się kończy powoli czas. Pytanie od naszych czytaczy i słuchaczy. Jakie współczesne pisarki feministkie Panie cenią, nie tylko z Polski i Ukrainy? Jakie cenimy, jakie pisarki cenimy współczesne, tak? Pisarki feministki. No, pisarki feministki to ja w ogóle nie bardzo lubię, chociaż sama jestem często określana jako pisarka feministyczna, ale
Ale nie, no feminizm to... Nie jestem pisarką feministyczną, po prostu piszę o ludzi, piszę o kobietach, piszę o kobiecie, która jest człowiekiem, tak? A nie dlatego, żeby ilustrować jakąś ideologię lub jakieś postulaty. Więc mam, powiedzmy, mam parę esejów feministycznych, to jest coś jednego, ale pisarka feministka, no to bardzo obowiązujące. Pisarka feministka, no kto? No Betty Friedan jest pisarka feministka, to znaczy teoretyczka feminizmu, tak? No, Naomi Wolf, powiedzmy tak, pisarka feministka. No, dla mnie to są pisarka feministka, sama ta definicja, to już jest jakby no, teoretyczka feminizmu, jakichś aspektów feminizmu. Więc ja po prostu mogę powiedzieć, jakie pisarki kobiety cenię, i skoro i lista byłaby bardzo długa, zaczynając od Lesi Ukrainki przez Virginię Woolf i do dzisiaj do Alice Munro lub Margaret Atwood, a nawiasem mówiąc, skorzystam z tego pytania, żeby zwrócić uwagę Państwa na jeden bardzo interesujący moment w tej właściwie wizji kobiecej, jak ona działa przez dziesięciolecia. To znaczy wszyscy teraz obejrzamy serial według Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, jak to będzie po polsku, opowieść służnicy, tak? Służącej. Opowieść służnicy. Służącej, służącej. Służącej, aha, tak, opowieść służącej, tak. I ukazała się ta powieść w latach 80. I wtedy jakby to było jeszcze fantasy, bo nikt wtedy nie wierzył, chociaż Margaret Atwood, ona jest bardzo aktywna, bardzo wymowna, ona wtedy, kiedy ta powieść ukazała się, ja pamiętam, ja wtedy była bardzo młodziutka pisarka i wszystko to śledziłam, bo dla mnie to była jakby taka szkoła zachowania się dla kobiety, dla pisarki, tak? I ona wtedy mówiła, że właściwie nie docenia się tego fundamentalizmu zachowanego w kulturze amerykańskiej, że wszystkie jakby, że myśmy zawsze odbieramy kulturę amerykańską jako kulturę starej demokracji, no i w ogóle mówi się o demokracji, nie mówi się o fundamentalizmie religijnym, z którego właściwie zaczynali się Stany Zjednoczone, tak, bo to przecież była ucieczka, to była pielgrzymka, to była ucieczka religijna, tak, tych dysydentów religijnych i trochę to jej wzięło wtedy, w latach 80., żeby jakoś to udowodnić i aż trzeba było Trumpa i aż trzeba było jakby tej wznowienia tego fundamentalizmu teraz na kontynencie amerykańskim, żeby okazało się, o, to profetyczne, to przecież ta powieść profetyczna, no i wszystkie takie rzeczy, tak, mówiąc o stanowisku kobiet i o tym, kiedy Iza mówiła o tym, że znów trzeba bronić to, co już wydawało się za osiągnięcie na zawsze, no to wszyscy przypominamy sobie to zdjęcie, w którym stara amerykańska feministka stoi z plakatem I can't believe I still have to protest this shit, tak? Po 50 latach wciąż manifestować jak 60-tych lub 70-tych, tak? Ale co ciekawe, że u Lesi Ukrainki jest dramat w puszczy, poświęcony właściwie tym pierwszym misjonerom
tym ojcem, ojcem Stanów w Massachusetts. Dzieje się to wszystko w Massachusetts i właściwie to o fundamentalizmie religijnym, który ona jako kobieta dostrzegła, nawet nie będąc we Stanach, po prostu studiując angielski, studiując historię rewolucji amerykańskiej, no i wojny domowej amerykańskiej i interesowało to jej wszystko. Więc jakby to, co to zobaczyła Lesia Ukrainka, niestety nie przetłumaczona, nie włączona w kanon zachodni. I to, co potem tak kobiecym okiem zobaczyła Margaret Atwood, to jednak udowodni moim względem, że kobiet, że cytując Lesię Ukrainkę, nikt nie ma pełnej racji, ale racja męska jest bardzo jednostronna, kiedy nie uzupełnić ją racją kobiecą, która może być także jednostronna, ale tylko z obojga tych racji może ukazać się coś spójne i sprawiedliwe. Ja to uważam za bardzo dobry manifest feminizmu intelektualnego. Super, dziękuję bardzo. Pani Izo, czy pani coś poleci też swoje ulubione piosarki? Narażę się zaraz wszystkim, ale w ogóle nie biorę pod uwagę takiego kryterium, sięgając do beletrystyki, jak to, że to jest beletrystyka feministyczna. Dla mnie, ja szukam innych. Inne kryteria są dla mnie ważne i nie jest dla mnie ważne nawet, czy autorem książki jest autorka, czyli kobieta, czy mężczyzna, a sposób, w jaki pisze i sposób, przede wszystkim pytania, jakie stawia, jak na nie odpowiada. To wynika prawdopodobnie też z etapu życia, w którym jestem, ale też nigdy na to nie zwracałam uwagi. Ważny był dla mnie przede wszystkim inny aspekt, tak? W związku z tym, ale chcę powiedzieć coś innego, bo to jest też pewne sproszczenie. No, ja z beletrystyki czytam najwięcej ukraińskiej literatury. Ja nie mam czasu na czytanie beletrystyki innej, ponieważ mam inne pola zainteresowań i jeśli wybieram, to wybieram beletrystykę ukraińską, ponieważ chcę rozumieć lepiej ten kraj i tę kulturę. Ale co to znaczy literatura feministyczna? I dam teraz taki przykład. No, dla mnie, jeśli chodzi o podałabym jeden przykład. No, wspomnienia Nadii Surowcowej, tak? No, niesamowitej, nie mamy czasu teraz mówić, ale postaci ukraińskiej historii i kultury, kobiety, która przeszła drogę łagrów, więzienia politycznego od 27 roku do 54 i zesłania, która była niesłychaną, wspaniałą kobietą, samodzielną, wykształconą, ogromnej znajomości języków, zaangażowaną w działalność społeczną, w działalność narodowo-wyzwoleńczą Ukrainy, bo brała udział też w wielu działaniach w latach 1917-20, zaangażowana w komunizm, potem odeszła od niego. To jest dla mnie literatura, no akurat to są wspomnienia, tak? Ale to jest dla mnie literatura, która jeśli mówimy o postaciach kobiecych, dla mnie tam jest tyle, takie bogactwo wewnętrzne, losów, niezłomności, niepoddania się, że, no przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale naprawdę wolę sięgać do tej książki, sięgam i zresztą żałuję bardzo, że nie ma drugiego lepszego wydania w Ukrainie, ponieważ to było jedyne i ono jest dosyć ciężkie i brak jest przepisów, ale po prostu to jest ten ładunek, który mnie interesuje. To jest wspaniała postać, zasługuje zresztą na to, żeby stać się kiedyś też bohaterką jakiejś powieści. Więc jeżeli szukam, to szukam takich postaci i nie jest też, gdyby ktoś o niej napisał, nie ma dla mnie znaczenia, jeśli to będzie wspaniała książka i rzeczywiście odda jej
całe bogactwo, to może być również i autorem mężczyzna. Także ja szukam czego innego, inne pytania stawiam i podobnie jak Oksana myślę, no nie wiem co to jest literatura feministyczna. Czy to, że autorką jest kobieta? Czy to, że w utworze literackim odnosi się cały czas do tych spraw, które dla feminizmu są ważne? I jeszcze Oksana mówiła o innym aspekcie istotnym. Dla wielu z nas feminizm oznacza co innego. Oznacza co innego. W związku z tym szukamy różnych odpowiedzi na te problemy, czy te pytania, które sobie stawiamy, bo w taki sposób interpretujemy feminizm, czy też rolę kobiety, znaczenie. Dla mnie kobieta, jak powiedziała Oksana, przede wszystkim jest człowiekiem. Najpierw jest człowiekiem. I wszystkie egzystencjalne pytania ważne o sens życia, o miejsce w tym świecie są dla mnie priorytetowe. Także tyle. Dziękuję bardzo. Niestety musimy dzisiaj już kończyć naszą tak ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze goście, pani ukraińska pisarka, pani Oksana Zabuszko i polska publicystka, pani Iza Hruślińska, zainspirowały państwo, żeby bliżej zapoznać się z twórczością i Lesi Ukrainki, i Gabriely Zapolskiej. Bardzo serdecznie dziękuję swoim współrozmówczyniom za niesamowicie ciekawe, głębokie, szerokie i wypowiedzi pełne olśnienie, które się pojawiło wielokrotnie w trakcie tego spotkania. Chcę również przypomnieć, że projekt Integracja przez Literaturę jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawa w celu przybliżenia dialogu kultur i życzę nam wszystkim, żeby tego dialogu było jak najwięcej, tej wymiany zdań było też jak najwięcej zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. My też dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję i się musimy znaleźć wspomnienia Surowcowej. No i dziękujemy Saszę, dziękujemy za zaprowadzenie i Fundacji Nasz Wybór Ukraińskiemu Domowi dziękujemy za super inicjatywę.